Siwonie są świetnie przygotowane do sezonu pod względem kondycyjnym. Jednak podobnie jak wyścigowcy z innych stajni mają spore zaległości w treningu szybkościowym. No ja uważam, że w tym roku mam dużo lepsze dwulatki jak w zeszłym. Przynajmniej równa stawka jest. Jest ich w tej chwili 15. Jest 8 ogierów i 7 klaczy. W tym są konie, jest sporo koni po grafie. Między innymi to jest graf od Ger, to jest właściciel z Wiednia. To ma i między innymi 3-letnią Gifty Ger, która biegała w zeszłym roku u Walotka. Jest drugi, to jest właścicielem też z Wiednia, to jest pograf Venus, nazywa się Velour. Jest Nord Boy, który właściwie to jest hodowli Golejewskiej, też jest skupiony przez Niemców. No, do tej stawki tam dochodzą, jest Lizbona Klacz, która jest też po grafie, graf Libia, jest Cygrafia, też graf Cynga. Także mam taką wyrównaną stawkę dwulatków. Uważam, że chyba lepsza jak w zeszłym roku. Ciche Nadzieje, które pokładam, to jest ten Gere, który jest graf Ger, Velour, który jest graf Venus. No, mam jednego konia z Widzowa dwuletniego, to jest Subo się nazywa, skunął Sakę. Jeżeli chodzi o wygląd w tej chwili jego zewnętrzny, bo trudno cośkolwiek powiedzieć, bo te konie jeszcze nie galopowały, żeby jakąś lepszą robotę robiły, ale jak w tej chwili to oceniam, że to jest, są niezłe dwulatki. Także ta stawka raczej jest taka wyrównana. Ze starych koni zostaje Tabasco i Melk, które są w doskonałej kondycji. Natomiast jeżeli chodzi o trzyletnie konie, to jak w zeszłym roku nie miałem, bo miałem tylko jedną drzemkę, to natomiast w tym roku zrobiła mi się taka dość równa stawka. No, najwięcej pokładam nadziei po poprzednim sezonie w Jarocinie. Bo jednak udowodnił, że potrafi biegać. W tej Mokotowskiej był drugi, wygrał dwa wyścigi. No, jest niezły Jatran, który też nieźle biegał. Dostałem konia, który się nazywa Easter. Przyszedł w niedzielę. Trenowany był w zeszłym sezonie przez Grzegorza Wróblewskiego w Sopocie. No, jest Orlan, trzyletni, jeżeli chodzi o ogiery, który dwa razy startował tylko w poprzednim sezonie, też pozytywnie, bo wygrał, był trzeci. No i równą stawkę mam klaczy, bo jest Donna Grafia, która pokazała, że potrafi biegać. Jest Bachantka, też dobra kobyłka po grafie. Jest Sachariada, która ścigała się z dobrą stawką koni. Przyszła Gifty Girl, która jest właśnie własnością z Wiednia ludzi, która była trenowana przez Walotka w zeszłym sezonie. Jest u mnie. Ja w sumie Arabów mam 11. W tym jest 4 starsze. To jest 5-letni Entyk, właściwie 6-letni w tym roku będzie Entyk. Jest Harnider, 4-letni Volant i Nim. Mam 7 młodych Arabów, w tym jest 3 ogierki i 4 klacze. No raczej stawka tych młodych Arabów, nie wróżę tutaj wielkiej kariery żadnemu z tych koni, bo przynajmniej z pochodzenia. Ale są na razie jak na razie całe zdrowe. Aura nam ciągle te figle płata. Mamy tą zimę, jakiej nie mieliśmy od kilkunastu lat. Także nie mamy warunków. Jest ten sezon na pewno opóźniony. Żebyśmy ruszyli, to przynajmniej te 6 tygodni czasu potrzeba, żeby przygotować jako tako te konie. Poprzedni sezon miałem bardzo udany nawet, bo ścigało się 26 koni. Odniosłem 34 zwycięstwa, właściwie 35, bo jeszcze Jerozolima, która była ostatnio trenowana przeze mnie, ale była zapisana na trenera i właściciela Wróblewskiego, nie Wróblewskiego, a Mioduszewskiego. Także sezon miałem tamten udany i uważam, że ten nie powinien być gorszy, wręcz odwrotnie, nawet lepszy, bo więcej koni mam. W tej chwili mam 40 koni. To jest 11 młodych i starych, łącznie Arabów, 15 dwulatków i 14 koni 3-letnich starszych.